Szkoła podstawowa nr 2 we Wrześni od lat płaci wysoką cenę za malownicze usytuowanie w parku. Akty wandalizmu nikogo już tam nie dziwią. Teraz jednak do szkoły dołączył plac zabaw, wybudowany pół roku temu za cenę 200 tysięcy złotych. W nocy 16 kwietnia nieznani sprawcy wyrwali spore fragmenty powłoki poliuretanowej. A kilka dni później, kiedy plac z powodu zniszczeń został zamknięty, wyrwali jedno z przęseł płotu. Zbyt niskiego, jak widać. Szkolni woźni od samego otwarcia placu zabaw muszą rano sprzątać z niego butelki po alkoholu i inne śmieci. Zawiasy w wyrywanej furtce wymieniali już kilkakrotnie. Panie dyrektorze, plac zabaw przy samorządowej szkole podstawowej numer 2 odwiedziła grupka dzieci, młodzieży, no chyba z tym, że chyba nie przyszli się tutaj pobawić. Tak, po efektach, które są widoczne za moimi plecami, widać, że nie było ich celem zabawa na tym placu, natomiast interesowała ich dewastacja, kompletna dewastacja obiektu zbudowanego dla małych dzieci i uczniów do lat 12. Czy już obliczono może straty i czy nie będzie problemów z naprawą tej powłoki? Jesteśmy w trakcie obliczania strat. Właściwie w tej chwili skontaktowałem się z firmą, która budowała ten obiekt. Uważam, że jako fachowcy najlepiej będą miały rozeznanie w rozmiarach strat. Czy uda się to odtworzyć? Sądzę, że będą z tym problemy, bo znając technologię powstawania takich powłok, wiem, że muszą być one kładzone jako całość. Czy plac zabaw jest objęty monitoringiem? Częściowo jedna kamera znajdująca się na budynku szkolnym widzi ten plac, natomiast nie rozróżnia szczegółów, dlatego będą kłopoty z rozpoznaniem ewentualnych wandali. A co na ten temat wiedzą uczniowie dwójki? Dobra. Dlaczego twoim zdaniem ktoś mógł zrobić, zniszczyć tak ten plac zabaw? Albo dla żartów, albo po prostu mu się nudziło. W szkole coś może mówią, kto mógł zniszczyć ten plac? No tak, szczególnie to nikt nic nie mówi, ale sądzę, że ktoś tam ukrywa coś. Czy także z nudów inni wandale regularnie wrzucają do Wrześnicy kosze na śmieci z nad zalewu? I smarują sprayem po świeżo wymalowanych blokach? Co kieruje młodymi osobami, które dokonują aktów wandalizmu? Powodów takich zachowań może być wiele. Tak naprawdę w każdym przypadku należałoby rozpatrzeć konkretną sytuację dziecka czy młodej osoby, ale z takich powodów typowych, częstych, może to być przede wszystkim nuda, czyli brak bodźców innych. Kiedy środowisko, w tym dorośli, tak naprawdę nie zapewniają odpowiedniej stymulacji dziecku czy młodej osobie. Poza tym może to być próba odreagowania złości, ponieważ większość dzieci nie jest uczona konstruktywnych sposobów radzenia sobie z tą emocją. Jest to też jakiś sposób. Ponadto może to być też na przykład próba zwrócenia na siebie uwagi. Kiedy dziecko w domu kieruje na siebie uwagę tylko rodziców, tylko w sytuacji, kiedy zachowuje się źle, może próbować przenosić to na inne sytuacje, również takie. Nie wszyscy wandale pozostają bezkarni. Tydzień temu ustalono sprawców dewastacji placu zabaw w Miłosławskim Parku, do której doszło na początku kwietnia. Okazali się nimi trzej gimnazjaliści. Za to, co zrobili, odpowiedzą teraz przed sądem.